Na sam początek mam dla was coś ciekawego. Pamiętacie może, znowu wracamy do Majka Dajka. Pamiętacie może taki filmik, gdzie cała telewizja mówiła te same frazy? Ja to chyba na Facebooku kiedyś wklejałem. Ale jak zobaczycie to, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. A jeżeli nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, no to będziecie wiedzieli, że istnieje już z wcześniej taki podobny filmik, gdzie pokazują, jak telewizja wszystkie stacje mówią tymi samymi słowami. Tam chyba chodziło threat to our democracy, czy coś takiego. Jest zagrożeniem dla naszej demokracji. I wszyscy po prostu powtarzali tą frazę. Patrzcie tutaj na to. To jest podobne. Witajcie widzowie kanału Bal TV. Mam dzisiaj na szybko dla was coś, bo jakoś po prostu nie mogę się skupić nad niczym. Muszę naprawdę chyba odpocząć. Od sierpnia mnie nie będzie, ale będę nadawał. O ile pewien wampir mi nie wypije mojej energii. Chodzi o Kamalę Harris. Nie chodzi o to. Wielu z was może pamięta, kiedyś wklejałem to nawet na Facebooku, jak wszystkie media amerykańskie gadały tym samym głosem. Wtedy pamiętam z tego co chodziło o... Wszyscy mówili, he's a threat to our democracy, czy coś takiego, czyli on jest zagrożeniem naszej demokracji. Pamiętacie, wtedy tak pełno ekranów pokazało się naraz i oni wszyscy gadali, threat to our democracy. This is the new 2025 Audi RS6 Avant GT. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to troll exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. To jest to, co chciałem wam właśnie pokazać. Fajnie, że od razu to trafiłem, ale Audi też niezły, nie? Chciałoby się. Jest tylko 660 zrobili. Extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is. Nie jesteście źli, że wam całe puszczę, nie? This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Bo chcę wam pokazać, jak teraz z Trumpem to zrobili zaraz. This is extremely dangerous to our democracy. 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 O, banot, patrz. Pozdrawiam. I tu mamy teraz coś podobnego. W związku z ticketem, tutaj jest napisane message that Trump Vance ticket is weird. Weird to jest taki dziwny, dziwaczny, wiecie na pewno, kto młodzi ludzie często używają już w Polsce tego wyrazu. Taki, no, weird, dziwak, coś w tym stylu. A ticket to sprawdzałem w sztucznej inteligencji, tu macie bardzo króciutko po polsku. Please, Bill Advance Room odnosi się do spekulacji na temat ewentualnego sojuszu politycznego między J.D. Vance'em a Donaldem Trumpem w przyszłych wyborach prezydenckich. Mogłoby to oznaczać, że Trump kandydowałby na prezydenta, a Vance na wiceprezydenta. No chyba tak. Vance jest senatorem z Ohio i autorem książki Hilly Billy. Sojusz ten mógłby połączyć bazę wyborców Trumpa z apelem Vance'a do klasy pracującej. Nie wiem, o jaki apel chodzi. Jak się interesujecie Ameryką, a nie znacie Andy Hojskiego, to zachęcam, bo on też mnie polecał ostatnio w bardzo miły sposób. On wam na pewno dokładniej powie, o co chodzi z tym tiketem, ale tu spójrzcie na to. Is to call Donald Trump, J.D. Vance and Republicans in general weird. We're the weirdos, they say. Some of what he and his running mate are saying, well, it's just plain weird. These guys are just weird. That's where they are. As weird and creepy as J.D. Vance. Super weird idea from J.D. Vance. Yeah, it's not. I mean, it's quite weird. They're just plain weird. Just plain weird. Just plain weird. That stuff is weird. They come across weird and then they start being weird. Yeah, they're weird. Being a really weird. He's such a weirdo. Donald Trump and his weirdo running mate are weird.
deeply and profoundly weird. They are weird. These Republicans just being weird, it's just weird. It's really weird. Republican weirdness goes even deeper. He said a lot of things that are weird, a weird style that he brings. Pete Buttigieg calling someone else weird. Co oni tam mówili? Generalnie mówili cały czas to samo, że albo jego wypowiedź była dziwaczna, albo coś tam polityka. No tak jak polscy politycy, tylko cały czas mówili, że coś tam jest dziwaczne. From the same administration that appointed... Tak, właśnie, no on tutaj zwraca uwagę, my nie będziemy się tym zajmować, bo wiecie, ta mafia krąży w internecie i demonetyzuje filmy. No ten pan się tutaj troszeczkę dziwi, jak ktoś mógł o dziwactwie mówić, kto sam takich ludzi, bo to jest chyba Secretary of Zdrowia, nie? I to jeszcze jeden taki z jego podpracujących, on został chyba ze dwa razy już przełapany na tym, że kradł bagaże na lotnisku z damskimi ciuchami. Są takie, wiecie, ja pracowałem 7 lat na San Pauli, ja znam prawie wszystkie takie wzorce. Nie będziemy o tym dalej mówić, bo tu próbują jeszcze jakieś tam rzeczy zawiesić, ale chciałem wam pokazać tą panią. Otóż tutaj chyba nie słuchałem do końca i chyba nie mam zamiaru i was też to chyba mało interesuje, ale to są chyba jakby biali wyborcy dla Kamali, no bo Kamala teraz, wiecie, Kamala Harris, to jest ta pani, która też tak dziwnie się zachowuje. No i tutaj zaraz wam pokażę, jak się ta pani zachowuje, ale chciałem zwrócić uwagę, bo na to zachowanie, bo ja obserwuję wasze komentarze, znaczy co ludzie piszą na przykład na polskim X-ie i tak dalej, jakby nie rozumieli przyczyny, to jest po prostu jakby mówienie, że to jest jakaś tam wariatka albo coś. Spójrzcie, no to wszystko jest od rozbitych rodzin właśnie. Ja nie mówię tego jako katolik, tylko bardziej jako amator biolog, że brakuje tym kobietom po prostu męskiego wzorca i w ogóle takiego zrozumienia, dlaczego mężczyźni są ważni w życiu. Bo tutaj bardzo często w Ameryce przewija się teraz takie powiedzenie, że my nie potrzebujemy mężczyzn i tak dalej. No wiecie, Corbyn, ja nie chcę do tego, bo jest takie trochę mało poprawne, polityczne i też takie obrzydliwe w sumie, no ale prawdą jest, że mężczyźni wynaleźli tampony, czyli gdyby nie było mężczyzn, to już takie najprostsze rzeczy, tak? Wszystko. Nawet zobaczycie, pokażę wam, jak kobieta do fryzjera idzie. Przecież to, że one ładnie to, na przykład jak ta dziewczyna tutaj ma ładną fryzurę, to tą fryzurę zrobił jej jakiś mężczyzna. Ona była u mężczyzny, u fryzjera. Tak samo one wszystkie, tak? To mężczyzna zaprojektował te okulary, tę bluzeczkę, tak? No bluzeczkę to może czasem nie, ale tą czcionkę mężczyzna wymyślił. Te motyle jakiś mężczyzna łapał gdzieś w Afryce i przyklejał i opisywał. To wszystko. Tego wszystkiego by nie było bez mężczyzn. Tego wszystkiego. Dobrze, ale no chciałam, chyba ta pani będzie tutaj występować. Ja nie wiem, co ona mówi, ale zwróćcie uwagę na jej mimikę i pomyślcie, skąd ona taką mimikę może wziąć. Przecież gdyby miała zdrową rodzinę, zdrowego ojca, zdrowe rozmowy przy stole, to ona by się tak nie zachowywała. Prawdopodobnie wynika to właśnie z tego, że ona obcowała całe życie. Ja mam ją, może już włączę powoli. Całe życie prawdopodobnie z taką matką i to są właśnie ofiary jakby już tych matek. To nie można nawet do tych pań mieć pretensje, że one się tak zachowują. Shaking to just be among such incredible company. We are here because, as if you were here earlier, you've heard BIPOC women have tapped us in as white women to step up, listen, and get involved this election season. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, bo napisy w ogóle się nie zgadzają. A co to są BIPOC women? Bo to jest jakieś nowe powiedzenie. BIPOC? Spytam się, czy są inteligencje, co to jest BIPOC. No, wiedziałem, że czegoś zapomnę. Teraz dopiero zaczynam nagrywać, Boże. Sorry, że mi się taki dźwięk, ale on tam jest niestety taki zlipany. Dopiero tu, jak nagrywam na Audacity, to jest dobry dźwięk. Zobaczcie, nauczyliśmy się nowego amerykańskiego wyrazu. BIPOC, prawdopodobnie źle wymówiłem, nie BIPOC, tylko BIPOC. To jest skrót od Black Indigenous and People of Color. To jest po prostu jakieś takie rozróżnianie już, że mi się od tego autentycznie niedobrze robi. I oni nazywają innych ludzi rasistami, gdzie u nich jest jakby największy podział. U nich praktycznie nie ma indywiduów, tylko są rasy, społeczności. Nie? To jest w ogóle jakaś nowa forma komunizmu. Odnosi się do czarnoskórych, rdzennych oraz kolorowych osób. Zatem BIPOC woman odnosi się do kobiet należących do tych grup etnicznych i rasowych. No dobrze, czyli... us in as white women to step up, listen, and get involved this election season. BIPOC, by the way, if you're not up to speed with your latest culture Marxist terminology, means... Widzicie? Zobaczcie, ja się dopiero dowiedziałem, wy, i to samo jeszcze Mark nam tłumaczy, że ten BIPOC, by the way, to jest najnowsza terminologia marxistowska, oznacza, że... in people of color. It's a buzzword meaning
all non-white people. No to jest jakieś nowe hasło, które oznacza wszystkich niebiałych ludzi. Tak? Essentially. We are here because, as if you were here earlier, you've heard BIPOC women have tapped us in as white women to step up, listen, and get involved this election season. To listen. White women need to sit down and listen to the expert BIPOCs. Tell them what they need to be doing. No teraz się zaczyna dziwne zachowanie. Spójrzcie na mimikę. No, it's forgetting. I think it's safe to say she is talking about white privilege, right? Wait for it. As white women, we need to use our privilege to make positive changes. Jako białe kobiety musimy wykorzystać nasz przywilej, nasze uprzywilejowanie, żeby dokonać pozytywnych zmian, widzicie? Mi się wydaje, że oni kiedyś tak żałowali, że oni są biali, uprzywilejowani, ale to się to jakoś teraz wgryzło w te umysły, że oni są... Mi się wydaje, że ona jest jakby wręcz dumna z tego, że ona jest biała, uprzywilejowana kobieta i teraz się tak jeszcze martwi o te BIPOC woman. Wiecie, no to jest... Naprawdę, przestańcie się na to oburzać. Trzeba wrócić do tradycyjnych wartości. Gdyby ta pani wychowała się z ojcem, miała męża, chłopaka, braci, żyła w społeczności rodzinnej, to byłaby zupełnie normalna. To wszystko to jest tylko dlatego, że ona miała już prawdopodobnie samotnie wychowującą matkę, w szkole miała do czynienia tylko z nauczycielkami, z innymi koleżankami, które też były wychowane przez samotne matki. So never correct a non-white person when they make a mistake. On się tutaj śmieje, że nigdy nie poprawiaj niebiałej osoby, gdyby zrobiła jakiś błąd. They're spreading fake news. Właśnie, dobrze, że mi przypomniał, fake news. Chciałem podejść teraz za chwilę do tego, co Elon Musk o Kamali puścił na swoim miksie, bo pewnie słyszeliście, że on jakieś fake newsy puszcza. No oczywiście każdy wie, że to jest ironiczny spot. Zna ktoś jakieś, chciałbym drukować koszulki. Mogę je nawet drukować sam na takiej prasie, tylko chciałbym mieć dostęp do dobrych, to mogą być nawet Fruit of the Loom, jakieś chińskie, tylko chciałbym mieć własne metki na przykład, chciałbym jakieś takie, coś takiego, żeby to doszywano, nie? Albo właśnie kogoś, kto ma jakąś taką, nie wiem, drukarkę, żeby to nie było za drogo, bo jak generalnie można już robić, tylko wiecie, jak wy macie płacić 99 zł za koszulkę i ja mam mieć z tego jeszcze 15 zł tylko, czy coś, no to nie tak się chcę bawić, nie? Wiecie o co chodzi, ja tak nie lubię, jak już to. Najchętniej jakby ktoś z polskiego lnu mi ogarnął koszulki, nie? To by było mega. Albo z innej, jakiejś polskiej produkcji, ale tego raczej nie ma, nie? Dobra, więc zmieńmy teraz, chciałem wam powiedzieć, gdzie jest... Ja wam jeszcze wkleję, może tutaj wam wkleję, tą mamalę. Ta pani, u której ona siedzi, to jest ta, która grała w E.T. Drew Barrymore chyba się nazywa. After this. Czytaliście? Odwróćcie wzrok, bo możecie się poczuć po tym trochę nieswojo. Actress and TV host Drew Barrymore with the Vice President. Been thinking that we really all need a tremendous hug in the world right now. Yeah. But in our country, we need you to be Mamala of the country. Spójrzcie na jej wzrok, nie wydaje wam się, że ona tak, ty idiotko, ty mamala, ty, nie wiem, mi się wydaje, że ona jest chyba trochę crazy, a ona chyba nie jest głupia. Mamala, wiecie, mamal to jest ssak, nie? We need you to be Mamala of the country, that was too much cringe even for cringe queen Kamala. Spytajcie, może Andy Chojski coś na ten temat powie, ale mi się wydaje, że, bo Mamala chodzi, że mama Kamala skróciła to w ten sposób, ale to wychodzi Mamala, a Mamal to jest sak, ssak po angielsku, nie? Czyli taka jakby ssaka, nie wiem co. I możliwe, że to tak troszkę wypaliło nie w tę stronę, ale dobra, gdzie jest ten... A manipulated video shared by tech billionaire Elon Musk mimics Harris's voice using artificial intelligence. India Today, ale oni straszą. Dobra, idziemy zobaczyć to w oryginale, bo tutaj się niczego nie doczekamy. A jakby coś, to ja mam również na X-ie kanał. A, sztuczna inteligencja miała wkradać pana Romana Warszawskiego. Pan Roman Warszawski jest zazdrosny. Co tu mamy? Elon Musk. ...and a Trump event in a Biden shirt. You can clearly see the difference between Trump and Biden supporters. I'm right into the Biden protest with a Trump shirt. Across the street. What the f*** is everyone so hostile? Go over there with your people. You guys are my people. Look. No, you're not. You're so liberal. Why is everyone so angry? I'm just walking. You're dumb or stupid. I'm just walking. No widzicie, on zmienia koszulki i zobaczcie, z jednej strony go tak samo nienawidzą, jak i z drugiej. Znaczy taki bullshit. Znaczy wiecie, też nad tym się czasami zastanawiam i tak naprawdę to są w sumie zbiorniki, które wracają, nie? To jest tak trochę jakbyś się cieszył, że pojechałeś samochodem do Krakowa i pum, zbiornik paliwa sam wrócił, czy coś. Teraz musisz tylko dobudować wokół niego znowu samochód i możesz znowu jechać do Krakowa.
Wenezuelach tych zmian. Hugo Chavez. To jest crazy man. On przeszedł na judaizm, słyszałem, tak? Kiedy to było? 27 July, dobra. Ale z drugiej strony ja się znam, kiedy on pracuje, jak on tyle tweetów napierdziela, stary? This is amazing, jest. O, tak chyba damy radę, co, ziomki? A to nie jest to, to jest to. To ja wam muszę to niestety potłumaczyć trochę przecież, tak? I, Kamala Harris, and your Democrat candidate for president, because Joe Biden finally exposed his senility at the debate. No więc ja, Kamala Harris, jestem waszą kandydatką od demokratów. No, córka mi przysłała TikToka, jak dziewczynka płacze, bo tata ją nazwał demokratką. Ona tutaj mówi, że kandyduje na prezydenta, dlatego że Joe Biden wykazał demencję podczas debaty. Joe Biden finally exposed his senility at the debate. Senility. Senility to nie wiem, ale po niemiecku senil to jest właśnie taki gość z demencją. Thanks, Joe. I was selected because I am the ultimate diversity hire. Mówiliśmy o tym przy kwestii tych agentek FBI, pamiętacie, wokół Trumpa wtedy, które biegały w kółko, nie potrafiły tam nic zrobić i mówiło się o nich, że one są właśnie diversity hire, że one są zatrudnione, żeby była różnorodność, prawda? I ona tutaj mówi, że ona jest tym ultimatywnym wyborem właśnie diversity hire. I'm both a woman and a person of color. Jestem jednocześnie i kobietą, i osobą koloru. So if you criticize anything I say. Więc jeżeli krytykujesz wszystko, co mówię, ludzie, to mówić people of color, to jest największy rasizm, człowieku, no bo są biali, czarni, czerwoni i wszyscy są jakby równi, ale jak ty mówisz, że są biali i people of color, no to jest przecież najbardziej jakby oddzielające białych od innych, przecież to nie ma chyba, to ma być w imieniu antyrasizmu wymawiane, to jest chyba troszkę bzdura, nie? You're both sexist and racist. No, gdy mnie skrytykujesz, jesteś i rasistą, i seksistą. I may not know the first thing about running the country, but... Może nie wiem najbardziej podstawowych rzeczy o zarządzaniu państwem, ale pamiętam... That's a good thing if you're a deep state puppet. Ale pamiętam, że to jest dobra rzecz, gdy jesteś marionetką głębokiego państwa. I had 4 years under the tutelage of the ultimate deep state puppet, a puppet. I had 4 years under the tutelage of... Nie wiem, co to jest tutelage. Aha. Czyli pod auspicjami, można powiedzieć, pod kuratelą, opieką. Tutelage of the ultimate deep state puppet, a wonderful mentor Joe Biden. Ona mówi, że to jest bardzo fajnie, znaczy, że fajnie być pod opieką ultimatywnej marionetki deep state'u. Joe taught me rule number one. Joe nauczył mnie zasady numer jeden. Carefully hide your total incompetence. Bardzo ostrożnie ukrywaj swoją niekompetencję. I take insignificant things and I biorę nic nieznaczące rzeczy i dyskutuję. I dyskutuję o nich tak, jakby były bardzo ważne. No to w polskiej polityce te wszystkie panie z lewej strony. And I believe that i wierzę, że eksploracja. The significance of the insignificant is in itself significant. No to jest właśnie typowa wypowiedź, bo ona tak rzeczywiście mówi na tych swoich wypowiedziach. Myśmy to już kiedyś przerabiali tu chyba. O tych autobusach, o tym, że today is tomorrow of today and tomorrow is i tak dalej. Także podejmuje jakieś sprawy nic nieznaczące i mówi o nich, jakby były znaczące. I odkrywa w tym nadawaniu nieznaczącym rzeczom znaczenia. The significance of the insignificant is in itself significant. Talking about jest samo w sobie znaczące, coś w tym stylu. Odkrywanie znaczenia w rzeczach nic nieznaczących jest samo w sobie znaczące. So when you think about it, there is great significance to the passage of time, and there is such great significance to the passage of time. Znaczy te wyrazy, gdy ona mówi, jak są litery, to te są prawdopodobnie rzeczywiście wygenerowane sztucznie, ale to, co widzieliśmy tu przed chwilą, to mi się wydaje, że to są real nagrania. Tego ja akurat nie widziałem. Ja znam o tym autobusie i o tym tomorrow, ale tego nie znałem. Ale coś chyba było o significance of time, o znaczeniu czasu i tak dalej. Another trick is trying to sound black. Następnym trikiem jest znaleźć jakiegoś czarnego. I pretend to celebrate Kwanzaa. Udaję, że celebruję Kwanzaa. To jest jakieś takie afrykańskie święto typu gwiazdka, nie? Ale raczej zmyślone, bo tam te tryby nie miały jakichś wspólnych afrykańskich świąt raczej. In my speeches, ale nic z tym złego nie ma. By the way, ta cała amerykańska tradycja z tymi z Thanksgiving, to też zostało sztucznie opracowane, czytałem kiedyś właśnie przez agencje reklamowe, bo Amerykanie nie mieli właśnie takiego wspólnego, narodowego poczucia i im to kiedyś tam wymyślili, nie wiem kiedy, w latach 50. czy coś, zostało to wszystko wymyślone, właśnie to jest tradycja amerykańska i tak dalej, nie? To jest inny trik, to jest znacznie jeszcze.
Ale wiecie co, powiem, że Amerykanie mają humor, Polacy mi się daje, mają jeszcze lepszy humor, jak na to, że nas jest tak znacznie mniej i mamy w sumie mniej środków, to jesteśmy jeszcze śmieszniejsi. A to jest chyba nasza w ogóle zasada, ale jak czytam niemieckie komentarze, to są takie, Boże, to wszystko jest takie suche, w tym nie ma żadnego życia, żadnego humoru, żadnego nic. Czasem coś, ale tak nas raz na 10 tysięcy razy. Another trick is trying to sound black. I pretend to celebrate Kwanzaa and in my speeches I always do my best Barack Obama impression. I podczas moich przemówień robię jak najlepszą impresję Baracka Obamy. Poczekajcie, po polsku to się nazywa impresja, tylko no naśladuje Baracka Obamy, powiedzmy coś w tym stylu. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. And okay, look. A, to było chyba powiedziane zupełnie jak Barack Obama. Zwróćcie no uwagę, jak on tworzy ten swój charakter. And okay, look, maybe my work addressing the root causes of the border crisis were catastrophic. No mówi, że to, jak ona zaadresowała chyba ten problem tego kryzysu migracyjnego. Addressing the root causes of the border crisis were No, że to jak ona podeszła, w skrócie, to było chyba katastroficzne. No nie rozumiem dokładnie, co ona tutaj mówi, nie jestem taki wieski. Ale moja znajomość międzynarodowej polityki jest naprawdę szokująca. Już coś idzie, nie? A to jest jak ta Baerbock. Zauważcie, że to jest standard, że oni wszędzie mają jakichś dziwnych ludzi, nie? United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea. No, no, tutaj mówi naprawdę, nie wiem, czy to jest fakt, czy to jest fake, że Ameryka tworzy bardzo ważny sojusz z Koreą Północną. That is strong and enduring. To jest sojusz, który jest silny i trwały. And just remember, when voting this November, it is important to see what can be. No i pamiętaj, że jak będziesz głosował w tego tam października. By what has been. And by what has been, I mean Joe Biden. Ja nie wiem, czy to jest poprawny angielski. Dla mnie to jest too much. Jak ktoś w komentarzu, jak ktoś to rozumie, to niech to przetłumaczy. Ja w angielskim nie jestem taki pewny, żeby rozumieć jakieś takie, wiecie, gry słowne. Wydaje mi się, że to jest jakaś gra słowna. W niemieckim tak, ale nie w angielskim. To było jedno, a jeszcze coś chciałem wam... O tej zrobię osobny materiał, nie będę tego wszystkiego mielił. W ogóle nie wiem, czy nie zrobić kanału Bald Pill. Bo te polski Red Pill to są naprawdę kryptogeje jakieś. No to i wystarczy, że zrobię z tego 10 minut, nie? To dobra, ziomki. Ja w sumie powinienem jechać na wakacje, ale tu siedziałem, bo ja myślałem jeszcze do końca miesiąca coś zrobić i nic nie mogę zrobić. Bania mi się zatkała, naprawdę. Nie wiem, co zrobić. Muszę iść się odetkać, naprawdę. Nie chcę, ale muszę. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i do zoo. If you liked it, leave a like. If you liked the content, please subscribe. Thanks for watching.